Wszystko wskazuje na to, że ten samochód z tym konkretnym silnikiem dołącza do grupy jednostek, w których obserwujemy wyraźną redukcję lepkości i sygnały świadczące o rozcieńczeniu oleju paliwem. Na tym etapie coraz wyraźniej rysuje się nowy kierunek rozwoju tego kanału. Początkowo skupialiśmy się głównie na analizie jakościowej olejów, porównując różnice między produktami różnych marek. Dziś coraz bardziej interesujące staje się coś innego – wyłanianie grup silników, które w podobny sposób wpływają na degradację oleju. Chodzi o identyfikację jednostek, w których olej traci swoje właściwości szybciej oraz takich, w których ten problem praktycznie nie występuje. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś na naszym stole badawczym pojawia się paczka z nową historią, a wraz z nią kolejna porcja ciekawych pytań, technicznych obserwacji i laboratoryjnych analiz. Zaglądamy do przesyłki, znajdują się w niej dwie próbki. Pierwsza to olej z pierwszego serwisu, zalany jeszcze fabrycznie. Druga to olej Shell Helix Ultra H0W20, który przepracował 6800 km. Dodatkowo otrzymaliśmy zdjęcia rozciętego filtra oleju. Materiał bardzo ciekawy, bo według autora paczki w środku było zaskakująco dużo opiłków, co każe zadać pytanie, czy silniki naprawdę są dziś idealnie dotarte jeszcze w fabryce. Pierwsza próbka pochodzi z pierwszej wymiany, wykonanej w ASO przy przebiegu 5800 km. Olej był wtedy jeszcze fabryczny, najprawdopodobniej również klasy 0W20, ale jego dokładny skład nie został ujawniony przez producenta, auto miało wtedy niespełna pół roku eksploatacji. Druga próbka to olej Shell 0W20, zastosowany w ramach standardowego przeglądu, przepracował dystans 6800 km w specyficznych warunkach, które poznamy za chwilę. Bohaterem tego odcinka jest Hyundai Tucson 4. generacji, wersja HEV, hybryda 1.6 TGDI o mocy 230 koni mechanicznych, klasyczny sześciobiegowy automat, napęd na 4 koła, rocznik 2024. Pierwszy właściciel od przebiegu 4800 km. Samochód został kupiony jako nowy w salonie, ale z już niewielkim przebiegiem. Niedługo po zakupie właściciel Konrad wykonał pierwszy przegląd w ASO i zabezpieczył wtedy próbkę z pierwszej wymiany oraz filtr oleju, który jak wspomnieliśmy zawierał sporo opiłków. Eksploatacja samochodu to ważny kontekst dla całego eksperymentu. Główny schemat jazdy to codzienne dojazdy do pracy, 11,5 km w jedną stronę. Styl jazdy spokojny, bez agresywnych przyspieszeń. Średnie spalanie z 10 tysięcy km to 6,2 litra na 100 km. Sam Konrad zauważył, że cytując, silnik nie ma szans się dogrzać nawet latem. Powodem jest częste przełączanie na napęd elektryczny, szczególnie w warunkach miejskich. Olej często pozostaje zimny, a w dodatku wyraźnie czuć w nim zapach benzyny. To klasyczny objaw dla silników z bezpośrednim wtryskiem pracującym w trybie HEV. Widać to również w innych analizach na naszym kanale. Dla porównania Konrad wspomina swoje wcześniejsze auto z silnikiem benzynowym, czterocylindrowym i wtryskiem pośrednim, które przez lata zalewał olejem Total Quartz 5W40. Jak sam mówi, praca silnika była znacznie przyjemniejsza dla ucha. W przypadku Tucsona brzmienie określił jako twarde, rzężące i mniej komfortowe i wiąże to prawdopodobnie z wodnistą konsystencją oleju 0W20. Chciałbym określić optymalny interwał wymiany oleju. Wiem, że moje użytkowanie kwalifikuje się pod tak zwane warunki trudne i chciałbym zadbać o silnik na dłużej, napisał w liście Konrad. W dzisiejszym odcinku nie mamy próbki oleju świeżego, ale Shell Helix Ultra H0W20 pojawiał się już wcześniej na kanale, co pozwoli nam zestawić wyniki. Druga próbka z pierwszego serwisu pozostaje zagadką. Choć jest to olej fabryczny, niewiadome pozostają jego dokładny skład, marka oraz styl jazdy w czasie jego eksploatacji. Dlatego analizę tej próbki potraktujemy pomocniczo jako tło do właściwej oceny. Analogiczna sytuacja miała miejsce w odcinku numer 302, również Hyundai, ale inny model, i20 N-Line. Tam także brakowało próbki świeżej, również był nowy fabrycznie zalany olej. Będzie okazja do porównania tych dwóch przypadków. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Kluczowe pytanie na dziś, czy półroczna jazda na krótkich trasach rzeczywiście degraduje olej do poziomu alarmowego? Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania.
gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar pierwszej próbki oleju przepracowanego, następnie próbka oleju przepracowanego z drugiej wymiany w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 29,2 w 40 stopniach oraz 6,5 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 186. Punktem odniesienia będą tutaj deklaracje producenta. Przypominam, zalany został Shell Helix Ultra AH0W20. Liczymy zmiany procentowe, obserwujemy bardzo mocną redukcję lepkości, minus 31% w niższej temperaturze oraz minus 19% w 100 stopniach Celsjusza. Co warte podkreślenia, w kontekście pierwszej próbki nastąpił wzrost wskaźnika lepkości o 12%. Przechodzimy do pomiaru lepkości drugiej próbki oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla pierwszej próbki jest następująca: 21,2 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 5,8 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 244. Czyli nominalnie oceniając te wartości, to mamy absolutnie rekordowo niskie poziomy. Dawno nie było takich wartości na tym kanale. Żeby obliczyć zmiany procentowe, to musielibyśmy wiedzieć, co zalał serwis, tego nie wiemy, ale możemy się pobawić w pewne dociekania. Kluczem w całej układance będzie wysoki wskaźnik lepkości. Obstawiam, że serwis mógł zalać coś pokroju Total Supra X0W20. Ten olej również charakteryzuje się takimi wysokimi wartościami wskaźnika lepkości. Kolejny typ, który chodzi mi po głowie, to olej Eneos X Prime 5W30. W odcinku numer 260 badaliśmy taki olej. W jednym i drugim wariancie obserwujemy kilkudziesięcioprocentową redukcję lepkości, czyli jest grubo. W odcinku numer 302 mieliśmy analogiczną zagwozdkę. Skorzystajmy na tym, co udało się wtedy ustalić. Próbka z przebiegiem 1980 km samochodu Hyundai i20 N-Line. Ustaliliśmy wtedy, że próbka oleju po przebiegu 1980 km nie przypomina ani oleju świeżego, ani zużytego Shella. Stwierdziliśmy, że na etapie fabrycznego zalania lub pierwszego serwisu użyto innego oleju klasy 0W20, zgodnego z normą, ale nie oferowanego klientom detalicznym. Wydaje się, że zarówno w jednym przypadku, odcinek 302, jak w drugim, dzisiejsza historia, badamy dokładnie ten sam olej. Zerknijmy na podczerwień, jak wygląda sytuacja. Porównanie dwóch próbek fabrycznego oleju pokazuje, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z tą samą formulacją. Widma w podczerwieni pokrywają się w wielu miejscach, a różnice wynikają wyłącznie z eksploatacji.
Przy większym przebiegu widać oznaki rozcieńczenia paliwem i początku utleniania, ale układ dodatków i ogólny profil oleju pozostają bardzo zbliżone. To może zatem sugerować, że Hyundai stosuje fabryczny olej kontraktowy klasy 0W20, którego nie znajdziemy w sprzedaży detalicznej. Najbliżej mu do formulacji znanych producentów, np. Total, Eneos, ale wszystko wskazuje, że jest to specjalny wariant OE, czyli olej przygotowany specjalnie na potrzeby tego konkretnego producenta samochodów. W praktyce więc zarówno w przypadku i20 N-Line, jak i Tucsona mamy dokładnie ten sam olej zalany przez serwis. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami oraz test IDEA od MCU. Tutaj jedna adnotacja, jedna z tych trzech bibuł jest dedykowana pod weryfikację paliwa, jeśli pojawi się charakterystyczna morska poświata. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test, kilka zdjęć po określonym czasie oraz raport z testu IDEA od MCU. Jakie wnioski? Najpierw raport z MCU, w pierwszej kolejności próbka enigmatyczna z pierwszego serwisu. Tutaj mamy następujące noty, 2 czwórki, 2 trójki, czyli wyniki raczej dobre. W komentarzu mamy coś takiego, pozostałości po spalaniu, sadza ścierosad nieznacznie wzrosły, a stan oleju najwyraźniej jest dobry. Nieznacznie jest zwiększona zawartość wody, co może być spowodowane m.in. krótkimi podróżami. Teraz czas na raport dla drugiej próbki. Tutaj mamy następujące noty, 2 czwórki, 3 i 2, czyli bardzo dobre wyniki. W komentarzu mamy coś takiego, pozostałości po spalaniu, sadza ścierosad nieznacznie wzrosły, a stan oleju najwyraźniej jest dobry. Czyli porównując te dwa raporty, olej z pierwszego serwisu był delikatnie w gorszej kondycji niż próbka druga. Przechodzimy do wyników testów wewnętrznych R2D, najpierw próbka z pierwszego serwisu. Pierwszy test wynik bardzo dobry, drugi test wynik bardzo średni, sporo zanieczyszczeń skoncentrowanych w pierwszym okręgu. Na teście, który jest dedykowany pod paliwo w oleju, występuje morska poświata informująca o zanieczyszczeniu oleju paliwem. Dodatkowo też wyłapane zostały zanieczyszczenia w środku bibuły. Teraz druga próbka. Pierwszy test wynik bardzo dobry, drugi test wynik poprawny, ale ogólna kondycja oleju wypada średnio. Trzeci test dedykowany pod paliwo, brak poświaty, czyli jeśli próbka jest zanieczyszczona paliwem, to będzie to w takiej formie, która nie zostaje wyłapana przez tą bibułę. Tutaj bardziej rzucają się w oczy nieregularności poszarpania na strefie dyfuzyjnej, mogą pochodzić np. od wody. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni zajmiemy się wyłącznie próbką drugą, dla której znamy referencję. Mamy następujące wnioski. Ogólnie wyniki są w normie, poza kilkoma wyjątkami. Sygnał od wody 300 do 3600, dość duże wartości, oraz sygnał od paliwa, m.in. te wysokie piki na widmie w zakresie 700 do 800, reszta parametrów bez większych zastrzeżeń. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 75%, czyli wymiana mogłaby zostać przeprowadzona wcześniej. Tak niska wartość SM to przede wszystkim wynik mocnej redukcji lepkości. Wszystko wskazuje na to, że ten samochód z tym konkretnym silnikiem dołącza do grupy jednostek, w których obserwujemy wyraźną redukcję lepkości i sygnały świadczące o rozcieńczeniu oleju paliwem. Na tym etapie coraz wyraźniej rysuje się nowy kierunek rozwoju tego kanału. Początkowo skupialiśmy się głównie na analizie jakościowej olejów, porównując różnice między produktami różnych marek. Dziś coraz bardziej interesujące staje się coś innego – wyłanianie grup silników, które w podobny sposób wpływają na degradację oleju. Chodzi o identyfikację jednostek, w których olej traci swoje właściwości szybciej oraz takich, w których ten problem praktycznie nie występuje. Dopiero w dalszej kolejności będziemy się przyglądać, jak na tę degradację wpływa konkretna formulacja danego oleju i czym różnią się między sobą produkty dostępne na rynku już w kontekście eksploatacji w danym typie silnika.
W odniesieniu do próbki enigmatycznej w podsumowaniu warto nadmienić, że w analizie FTIR porównaliśmy próbkę przepracowaną z olejami Shell, Mazda Supra X oraz Eneos. Z uzyskanych danych widać, że olej fabryczny odpowiada klasie 0W20, ewentualnie niskolepkościowej 5W30. Jego ogólny skład oraz charakterystyka dodatków wskazują, że szczególnie warto brać pod uwagę markę Eneos. Właśnie w tym kierunku prowadzą zarówno wyniki spektroskopii, jak i parametry lepkościowe. Nie mamy jednak pełnej pewności, dlatego traktujemy to jako najbardziej prawdopodobną hipotezę, a nie jednoznaczne rozstrzygnięcie. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!